Dobra, siemanko, jestem Locek. To jest Need for Speed Underground 2 i dobra, trzeba najpierw stuningować samochód. Chodźmy do nabieżnie, zrobimy chip tuning. Wybierzmy sobie, do czego może będziemy używać Skyline'a. No dobra, nie będą okrążenia. Myk, co możemy tutaj zwiększyć? Na pewno ja bardzo lubię nitro. W sensie nitro, żeby było na maksymalną moc. Zaakceptowało się? Tak, dobra. Turbo damy na te wyższe obroty. Tylko na drift daje się na te niższe obroty, żeby, wiecie, zryw był maksymalny i w ogóle. Pyk. Damy trochę bardziej na przód. Co ja robię? Tire grip. Aha, to jest... Dobra, a brake damy bardziej na front. Aha, już był na front, no to jest dobrze. Aerodynamika, downforce. Z przodu damy trochę większy. I teraz damy więcej przyspieszenia. I tutaj nic chyba nie zmieniamy. Bo nie wiem, jak to tutaj się zmienia. Dobra, zapisujemy. O kurde, kręci mi się w nosie, zaraz kichnę, goddammit. Nie kichnę, dobra. Dobrze, i drag. O, na drag będzie dobry chyba Skyline, co? I tutaj damy takie duże obniżenie dosyć. Aha, low, to było low, to low jest w tą stronę. Więc front damy, albo nie, w sumie niech będzie wysoko, żeby ta siła dociskowa nie była zbyt duża. Wiecie, o co chodzi, żeby uzyskiwać szybsze, większe prędkości. Dobra, teraz, wow. Przyspieszenie czy top speed? Na długie dragi przydałby się top speed, co nie? No dobra, to damy tutaj top speeda. Aerodynamika, downforce damy troszeczkę mały. Hamulce niepotrzebne. Tutaj damy tak, turbo znowu na wyższe obroty. Hops. RPM, dobra. I nitro damy sobie, no, w ten sposób. I zapisujemy profil. Dobrze, zmieniamy na drift. Drifty zrobimy w ten sposób, że damy maksymalne obniżenie. Znowu nie w tą stronę, kurde, jadę. Ja pierdzie. Maksymalne obniżenie. Teraz maksymalne przyspieszenie. Tak jest, moi drodzy. Później aerodynamika. Na przód będzie spora, na tył troszeczkę mniejsza. Teraz bardziej na tył, żeby mi hamował. O tak. I tutaj damy, o właśnie, w ten sposób. I turbo też damy na te pierwsze, o właśnie, na ten zakres bardziej mnie interesuje. Myk. I zobaczymy, jak to będzie śmigać. No podejrzewam, że już będzie nieźle. A nitro to tam ciul, bo tu nieważne jest. Teraz wybieramy sobie kolejny tryb, czyli Street X. I tutaj damy aerodynamikę na maksa. Przyspieszenie damy na maksa. Ale jeszcze pobawimy się tutaj z biegami, bo na Street X operuje się tylko dwójką i trójką. Więc dwójka i trójka będą najdłuższe. Hops. I hamulce. Tu na front damy i tutaj hops, tak? Jak na zwykłe wyścigi, bo w zasadzie, nie? Okej. Okay. A te obroty są tu na środku najważniejsze. To je trzeba tutaj zwiększyć. Hops, dobra. No i nitro, to jest też nieważne. Zapisujemy profil. I co tam jeszcze nam zostało? Wyścigi URL, też będziemy sobie nim Skyline'em jeździć te właśnie wyścigi. Obniżenie damy takie, jakie jest. Przyspieszenie trochę większe, bo tutaj dużej prędkości nie potrzeba. Aerodynamika. Przód damy troszeczkę mocniej. Tak, i tutaj znowu jak na wyścigi. Hops. I nitro na maksa, na powera. No i zapisujemy profil i nasz Skyline, znaczy, przepraszam, mój Skyline powinien teraz śmigać elegancko. Zobaczmy. Będzie śmigał w jeździe dowolnej, bo to sobie to też powinno się zmienić.
A dziwnie on w ogóle brzmi. Ja, wydaje mi się, że on nie ma zainstalowanej jakiejś części. Tak coś czuję. Jakiejś części tunikowej. Zajedźmy może do salonu tuningu osiągów i sprawdźmy, czego może tu mu brakować do cholery. Wydaje mi się, że coś tutaj jeszcze nie gra. Mam 9000 gotówki. No coś tam powinno się kupić, jakby mi brakowało, nie? Ops. I patrzymy. Engine. No nic, mam tu wszystko. Komputerek mam. Skrzynia biegów mam. Zawieszenie mam. Tu chyba nic nie zmienimy, co? Ale zobaczmy. Nie, coś tu chyba niewiele nam dało, nie? Czy ja po prostu jestem ślepy? Okej, tu mamy wszystko. Redukcja wagi, też trzeba mieć wszystko. I turbo, tylko ostatnie. To poprzednie nas nie interesuje. No i dobra, czyli mamy gotowe. Kurczę, ale coś wydaje mi się, że on jest... Że nie jest i tak bardzo szybki. Ale mógłby być troszeczkę, nie wiem, szybszy, tak mi się wydaje. A właśnie, chodźmy sobie, tutaj mamy... Srekteta, okrążenia. Pojedźmy sobie go. Wow, wow, ładnie driftuje. Dobra. I wchodzimy, hops. To coś długiego będzie. Zobaczcie na to, oh yeah, oh yeah. Dawaj, laska. Oh my gosh. Ja tutaj polepszyłem sobie przyspieszenie na ten tryb i nitro rozpala się naprawdę bardzo szybko. Trochę chyba za szybko, co? W sumie aż mi takiego dużego powera nie dało. No bo nie wiem. Może jak naładuję sobie do końca, to jakoś tam będzie lepiej. Okej, i... Ten skrót był naprawdę kiepski, nie wiem. Kurde, tu jest aż trzy okrążenia, czujecie to? Ojej, ale skrót znalazłem. Wow, genialnie. Tutaj jest zawsze jakiś ukryty drag. Właśnie ciekawe, czy teraz jest. Trzeba sprawdzić. Przez stację powinno się uzupełniać nitro. Tak jest, ale się nie uzupełnia, niestety. Wyjątkowo kiepski wyścig. Tu dużo jest takich ciężkich zakrętów w ogóle. A trzeba to jakoś ogarnąć, prawda? Pojedziemy sobie tędy, bo nie chce mi się rozwalać bramy, która mocno spowalnia w ogóle. Oh shit! Oni sobie pojechali właśnie tą bramką i trochę tam szybciej im to... Ja pierdziele, no! Tego się po sobie nie spodziewałem. Jak on tam pojechał? Kurde, tam można pojechać. Jak on to zrobił? Dobra, na następnym okrążeniu to namierzymy i tam się wpierniczymy. On wjechał w jakąś lukę całkiem po lewej stronie. W sensie tam, gdzie jest ta chyba tama, czy co to w ogóle jest, się przejeżdża tak w tych takich tunelkach. Ojej, ale ostry zakręt. No dobra, doganiamy tego pierwszego. Ciekawe, czemu on nie jedzie. To jest jakaś chyba jakiś Hyundai, tak? Czy co to? Jeszcze nie widać. Nie, to jest Toyota. Celica, no. Pokażę wam coś. No dobra, wiecie co, podraftujemy sobie za nim. Ten wycik jest naprawdę długi i wygranie z tymi przeciwnikami to nie powinien być większy problem. Dlatego możemy sobie podładować nitro i zobaczymy, ile będzie trwało całkowicie napełnione. Draftowanie naprawdę dużo daje tych punktów do nitra. Nie wiem, jak one się właściwie nazywają, te punkty. No po prostu punkty nitra, tak mi się wydaje. Zobaczcie. Ach, ale długi draft, ładnie. To pięknie, utrzymałem draft na zakręcie. Oje, znaczy, no w sumie nie je, bo walnąłem. Dobra, już na wyjściu z tego zakrętu na długiej prostej powinienem mieć pełne nitro. O tak, zobaczcie teraz, uwaga. No nie trwało to zbyt długo, ale... Powera dało mi niezłego, od razu gościa wyprzedziłem i mam nad nim dosyć dużą przewagę. Zobaczcie, dosyć fajnie wygląda ta maska, którą sobie zainstalowałem z włókna węglowego. Okej, tutaj
Mamy tak teraz. A tak chyba jest, ja wiem, lepiej czy nie lepiej pojechać. Próbuję mnie tam dogonić. Ale ja się tak łatwo nie dam. No teraz ten Skyline całkiem ładnie śmiga. Wcale mi się nie podoba jego dźwięk, wiecie? Dźwięki samochodów w tej grze nie są takie złe. Tylko złe dźwięki są przeciwników, którzy gdzieś tam za nami jadą, tych oponentów. Te dźwięki silników są kiepskie, naprawdę bardzo złe. Ale samochodami, które my prowadzimy, to nie, one są jakoś spoko, nie? Tak mi się przynajmniej zdaje. Oni w ogóle jakąś inną drogą jadą, ja nie wiem. Dobra, próbujemy teraz tu. Wow, ale zarzuciło, ja pierdzie. Jak oni to robią do cholery? Ej, no kurde. Dobra, ale tu jest w każdym razie śmieszny skrócik. Mogę sobie tutaj przyczepność trochę zwiększyć, wiecie? Bo bym te zakręty też lepiej pokonywał. I oni chyba nawet mają taki tuning na przyczepność zrobiony lepszy. Trudno. Co on zrobił? What? Co? Czemu tak się stało? Ja pierdzielę. Ukończony wyścig, na. Jak mało gotówki w ogóle, ja muszę robić te wyścigi garażowe, za nie wiecie ile kasy dostaję. Oglądaliście poprzedni odcinek czy nie? Przyznajcie się. No, tak czy nie? No dajcie tutaj prawdy ludzkowi, haha. Dobra, jedną gwiazdkę możemy sobie zrobić Skyline'em pięknym. W ogóle fajnie się jeździ na tej kamerze z maski, wiecie? Strasznie mi się to podoba. Wow, ale ten Nitro na maksymalnym powerze daje taką moc, takie przyspieszenie, o ja pierdzielę. Tutaj mamy jakiegoś gwiazdorka, zróbmy sobie to. Fantastycznie. Co to będzie? A, od razu papka. Pięknie. Dobra, zapisaliśmy sobie ten magazyn. Mówiliście, ej Lucek, weźlu, rób wszystkie te gwiazdki tylko i wyłącznie eklipsem. No, ale nie można wszystkiego eklipsem robić, tak. Skyline też jest bardzo fajny bus. To jest jeden z moich ulubionych. Takich, wiecie, wyścigowych, właśnie z Undergrounda. Tak mi się wydaje. Dobra, chodźmy na mapkę zobaczyć, co my tu mamy. URL, jeden wyścig gdzieś tam na górze. Aha, jeszcze jedno. Chcieliście zobaczyć moje postępy w karierze, więc wygląda to tak. 66% visual rating mam. Wszystkie gwiazdki chyba? Ale co tu mamy? Overall statistic, stage 5. Mamy 72% na stage 5. Mamy jeszcze 4 eventy URL do zrobienia i jeden DVD cover. Ok. Jakieś tutaj unlocki, dobra. Czyli URL-ów tych mamy sporo, cholera jasna. Sponsory mamy załatwione. World Event Wins. Mamy jeszcze, o niewiele tego zostało tak naprawdę. Czyli musimy walić URL-y. Chodźmy jeszcze zrobić gwiazdkę. Wydaje mi się, że mój samochód ma już odpowiedni rating, jeśli chodzi o wygląd. Więc w zasadzie mogę przystąpić chyba już do ostatecznej rozgrywki tutaj. I to będzie ciekawe, bo ja w zasadzie nie pamiętam, jak się ten Underground kończy. I coś mi się wydaje, że niczym szczególnym nas tutaj nie zaskoczy jakimś pojedynkiem czy czymś w tym rodzaju. Przynajmniej ja tego nie pamiętam. Może być jakaś cutscenka czy coś w tym rodzaju. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj mamy wyścig URL i sobie go teraz pojedziemy. Zostało ich jeszcze 4. Nie wiem, ile będzie teraz okrążeń, ale jak będzie 70, to się załamę. Dobra, 3 okrążenia, znaczy, że trzeba będzie przejechać aż... Wow, ale się spychają. Aż 3 wyścigi, co najmniej. To już tak od razu wam mówię. Co tu robi? No dobra. Tak, w ostatnim odcinku właśnie tuningowałem Skyline'a. Mam nadzieję, że wam się podoba. Cholera jasna. Kurde, muszę się... God damn, muszę się podrapać. Trochę mnie wyprzedzili. No dobra. Zmieniłem przy okazji kamerę, jakimś cudem, bo chciałem pada w innej ręce trzymać. Mógłbym sobie położyć na nodze, ale... Kolan trochę jeszcze pokazować. Okej, okay, wchodzimy power slide'em. I... No jakieś mi tu komary latają, ja pierdzielę. Nie lubię tego. Sobie jakieś moskitery załatwić, to będą mi brzęczały. O, pierwsze okrążenie już za nami. Dosyć szybki ten wyścig będzie, ale ja wiem, jaki jest Underground. Następny wyścig, kurczę, będzie tak długi, że jedno okrążenie będzie trwało 40 minut.
Ja pierdzielę, to jest normalne, to jest oczywiste. Wyścigi URL naprawdę są strasznie nudne. Zawsze właśnie unikałem w tych filmach z tej gry. Unikałem po prostu tych wyścigów, żeby ich jak najmniej pokazywać. No bo zobaczcie, to jest taka jazda, no nie? Jazda cały czas po torze jednym. Dziwne to, to naprawdę. Mogliby jakoś urozmaicić tą część gry, no ale dzięki temu ma też ona więcej czasu do przejścia, tak? W sensie trzeba poświęcić jej więcej czasu, żeby ją przejść. I to się też liczy właśnie chyba dla twórcy. Nie ma tutaj takich, wiecie, cutscenek nudnych, których nie można przewinąć jak w Deranie. Ale za to jest wiele takich właśnie wyścigów typu URL, które są strasznie nudne. No a ja wolę właśnie w mieście sobie śmigać, gdzie mamy jakiś tam ruch uliczny i w ogóle coś się dzieje. Tutaj jest, tutaj są nudy jak cholera. To już jest ostatnie okrążenie. Ja wam nie będę pokazywał nawet wszystkich wyścigów, bo to jest moim zdaniem masakra. Nuda do potęgi 19 po prostu. No tak myślę, właśnie się zastanawiam. Ej, napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie, abym ukończył Undergrounda w 100%, dobra? Bo ja to mogę zrobić i zrobię to z chęcią, ale też mam nam gdzieś tam na końcu głowy ten pomysł z aukcją z mojej gry, tak? Nie wiem, czy do tej aukcji nie dorzucę nawet save'a jakiegoś, czy coś. Dobra, następny wyścig, to już wam naprawdę daruję, zobaczymy sobie tylko wstęp. Okej, ostatni wyścig jest naprawdę fajny, bo jest bardzo króciutki. Szybko się tu robi okrążenia, więc wam go pokażę. I właśnie zauważyłem, że ja tu tego stunigowałem, tego Skyline'a, że on troszeczkę driftuje. Podoba mi się to, bo lubię wchodzić na ręcznym w tej grze w zakręty, wiecie? Fajnie to w sumie wygląda. O, taką kamerą sobie pojeździmy. No, ten mocny nitro jest bardzo mocny. I fajnie, bo w sumie szybko się przyspiesza, nie? O to chodzi. Żeby w jak najkrótszym czasie osiągnąć wysoką prędkość. I fajnie to wszystko wygląda właśnie dzięki temu. Może co jak gadam. Jest tak gorąco w ogóle. Jestem cały spocony. Siedzę po prostu... Nie mogę nawet włączyć wentylatora, bo będziecie słyszeć same szumy zamiast mojego głosu. Nie mogę otworzyć okna, bo zaraz będzie mi, będą jakieś pioruny a mnie atakować z dworu, bo pewnie będzie zaraz burza, czy coś w tym rodzaju. 7000 gotówki. I czy będzie jakaś cutscenka? Nie, bo to jeszcze nie jest koniec. Pokazywałem wam, jakie tam mam procenty i tak dalej. Nie we krwi, tylko... O, fuck. Czyli jednak będę musiał podnieść poziom mojego samochodu wizualny. Niedobrze, niedobrze, bardzo niedobrze. Tam jest jakaś gwiazdka do wykonania i sobie do niej pojedziemy za chwilę. Okej, jestem na miejscu. Akceptujemy wyzwanie. Gdzie trzeba jechać w ogóle? O, ja pierdolę, gdzieś w góry. Ale niedaleko, no to świetnie. Zawracamy. Mamy na to minutę. A, starczy czasu, mam naprawdę szybki wóz. I powinno się tutaj udać wszystko. No dobra, wiecie co? Czyli tak. Musimy podnieść poziom wizualny samochodu. Jak to zrobić? Nie wiem. Bo włożyłem już wszystkie fajne części, tylko tych świateł z tyłu nie ma zmienionych, ale z wiadomych przyczyn, bo wszystkie są po prostu do Skyline'a gówniane i wyglądają tandetne jak wieś tunik na automato. Więc tego bym nie chciał robić, ale chyba będę do tego zmuszony. Bodykit poszerzający mam włożony absurdalnie, chciałem powiedzieć, aktualnie do Eclipse'a. I właśnie, będę musiał chyba Eclipse'em tu jakoś powalczyć, co? Może uda się do niego jakoś tam włożyć jakieś, nie wiem, ultra zajebiste części i go podnieść do tego poziomu 29. Nie wiem. A, okej, coś się chyba jeszcze pojawiło. Nie, to już wszystko. I tak, nie mamy wyścigu URL. Poziom mojego samochodu to jest chyba tutaj. Win percent, zobaczcie, mam 95% wygranych, jakie to jest dziwne. Reputacja, żeby ukończyć, to muszę mieć tyle. Jak to jest?
8400. Aha, z jaką reputacją kończyłem po konkretne te. No dobra. Takie coś. Wszystkie sklepy mam odkryte. Wszystkie części mam odblokowane. Czyli region status. Mamy jeszcze ile? 3 URL do zrobienia. DVD covers razy 1 mamy do zrobienia. Tylko, gdzie on jest? Ej, on jest gdzieś ukryty, czy jak? Czy jestem ślepy? Nie, nie jest chyba nigdzie ukryty na mapce. No dobra, no to chodźmy do garażu. Chwileczkę. Chodźmy do garażu. Zmieńmy na Eclipse'a. Który w ogóle pojazd ma lepszy poziom wizualny? Eclipse ma 8. Skyline ma 9. Ej, bardzo dobrze mi poradziliście ten tuning, bo wygląda niesamowicie. Czyli co, Skyline jest najbliżej tego tuningu, które musimy osiągnąć, żeby samochód był zajebisty. Musimy już osiągnąć 10 punktów, tak? No dobra, czyli co, trzeba wpierdzielić te paskudne światła, a potem zmienić z powrotem na te jakieś takie znośne, w sensie na te normalne, standardowe, które teraz widzimy. Ty, ale się nie spodziewałem, że w Skyline nie mam taki wysoki poziom. To jest bardzo dobrze. To oznacza, że mogę sobie szybko te kolejne zawody odblokować. Tutaj jakiś Street X był. No właśnie, tak jak mówię, piszcie mi w komentarzach, jeśli chcecie, bym w 100% przeszedł tego Undergrounda. To nie powinno być trudne zadanie, bo to będzie jeżdżenie po prostu wszystkich wyścigów. A samochody mam naprawdę bardzo szybkie, więc dokonać tego można w zasadzie w jednym odcinku, tak mi się wydaje. Tym bardziej, że większość tych wyścigów mam już ukończone. Okej. Tu nic nie poprawimy. Tu nic nie poprawimy. Wloty powietrza. Myślę, że podwójne będą bardziej punktowane. Nie są bardziej punktowane. Nie jest to bardziej punktowane. O, tutaj możemy coś bardziej popunktować. No widzicie, wygląda to lipnie. No, ale co wam poradzę? No muszę to wsadzić. Muszę po prostu to mieć, żeby mój samochód po prostu się mógł gdzieś pokazać, tak? Tutaj też nic nie uzyskamy lepszego. Felgi, może felgi tutaj uda się jakieś stokowe? Nie. Need for Speed, zobaczmy. O, felgi można tutaj dać lepsze. Dajmy takie, fajnie. Włókno, włókno. Co tu jeszcze z włókna? Wow! No i mamy 10. Co wy na to? Musiałem usunąć część naklejek niestety. No ale trudno, mamy 10 i możemy jechać dalej z koksem. Mamy tutaj już na dole gwiazdkę do wykonania i wykonajmy ją. Okej, ostatni cover do zrobienia. Yeah baby. Kończymy powoli część fabularną gry. Ale gdzie są zawody URL? Ja nie wiem. Kurde. Czegoś chyba nie przeczytałem, czy co? Albo muszę po prostu jeszcze ukończyć jakieś wyścigi na świecie, no tak. No dobra, no to wyścigi będziemy sobie już robić w następnym odcinku. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną do końca. Podsumowując, dzisiaj stunigowaliśmy sobie Skyline'a pod wszystkie wyścigi. Zrobiliśmy to, co nam było potrzebne, to od podniesienia samochodu do 10 poziomu. I no cóż, mamy paskudne światła z tyłu, ale tego niestety nie dało się uniknąć. Ogólnie samochód wygląda bardzo ładnie. Musiałem jeszcze tutaj pokombinować z naklejkami, ale to jeszcze w następnym odcinku, myślę, że starczy nam na to czasu, tak? No cóż, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną do końca. Trzymajcie się, na razie, hej!